Arcybiskup Gądecki zabrał głos po śmierci kardynału. Gulbinowicza nie żyje kardynał. Henryk Gulbinowicz. Arcybiskup Stanisław Gądecki, proszę Boga, aby przebaczył zmarłemu. Proszę Boga, aby w swoim miłosierdziu przebaczył zmarłemu to, co spowodowało cierpienie pokrzywdzonych i ból wspólnoty wierzących, napisał przewodniczący konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki po śmierci kardynału Henryka Gulbinowicza. 97-letni kardynał Henryk Gulbinowicz zmarł w poniedziałek 16 listopada w szpitalu we Wrocławiu. Kondolencje po śmierci arcybiskupa seniora diecezji wrocławskiej wystosował przewodniczący KEP arcybiskup Stanisław Gądecki. Proszę Boga, aby w swoim miłosierdziu przebaczył zmarłemu to, co spowodowało cierpienie pokrzywdzonych i ból wspólnoty wierzących, czytamy w komunikacie. Wyrażając jednoznacznie dezaprobatę wobec popełnionych grzechów, nie można jednocześnie zapomnieć o dobru, które poprzez jego życie i posługę stało się udziałem wielu osób. Niech odpoczywa w pokoju, napisał arcybiskup Gądecki. 6 listopada Nuncjatura Apostolska w Polsce poinformowała o sankcjach nałożonych na kardynała Gulbinowicza. Otrzymał on zakaz uczestnictwa w jakichkolwiek celebracjach lub spotkaniach publicznych oraz używania insygniów biskupich. Ponadto hierarcha został pozbawiony prawa do nabożeństwa pogrzebowego w katedrze i pochówku w katedrze. Nakazano mu wpłacenie pewnej sumy pieniędzy jako darowizny na działalność Fundacji Świętego Józefa powołanej przez Konferencję Episkopatu Polski w celu wspierania działań Kościoła na rzecz ofiar nadużyć seksualnych, pomocy psychologicznej oraz prewencji i kształcenia osób odpowiedzialnych za ochronę nieletnich. Jak ustaliła interia.pl, sankcje dyscyplinarne nałożono za molestowanie, czyny homoseksualne i współpracę z ówczesną Służbą Bezpieczeństwa. Czytaj więcej na https://wydarzenia.interia.pl.pl. Polska News. Nie żyje kardynał Henryk Gulbinowicz. Arcybiskup Stanisław Gadecki. Proszę, nit:4858695 #utmsource=paste ampersand utm medium=paste ampersand utm campaign=chrome